Strašne się cieszymy, żeście jednak są z nami. Przed nami już ostatni z występów konkursowych. Temu jeszcze raz chcemy wam przedstawić nasz wysoki sąd. Przewodniczącą naszego jury jest pani dr Bożena Lewandowska, etnomuzykolog, wykładowca w Uniwersytecie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska. Profesor dr Fikret Dejerli, folklorysta, profesor Istanbulskiego Uniwersytetu Technicznego i Tureckiego Konserwatorium Muzycznego. Przewodniczący Tureckiego Departamentu Tańca Ludowego Turcja. I teraz trzeba im przyklasnąć za ciężką robotę. Magister Elżbieta Chodurska, etnograf, regionalista, były dyrektor festiwalu Polska. Magister Jean Roche, folklorysta, ekspert do spraw UNESCO, dyrektor festiwalu folklorystycznego w Gannat we Francji, członek CIOF Francja. Doktor Miklos Braun, choreograf, przewodniczący Stowarzyszenia Sztuk Folklorystycznych Zoltán Kodály, nauczyciel koledżu w Egerze, Węgry. Profesor nadzwyczajny Krum Georgiew, muzykolog, choreograf, wykładowca na Uniwersytecie Trakijskim w Starej Zagorze, Bułgaria. Magister Rafael Romeo Cardenas, regionalista, wiceprezydent miasta Ciudad Real, dyrektor festiwalu folklorystycznego w Ciudad Real, Hiszpania. Magister Józef Burić, folklorysta, dyrektor festiwalu w Wychodnej na Słowacji, Słowacja. Magister inżynier Jan Karpiel-Bułecka, muzyk, muzykant podhaleński, artysta-architekt, znawca folkloru karpackiego, Polska. Przebrał się i od razu nie poznać ze to przeciłun. Doktor Milcea Kempenau, choreograf, regionalista, związany z Centrum Kultury w Cluj-Napoca, Rumunia. Mamy też w naszym jury asystentów. Pierwszym asystentem jest adiunkt Bülent Kortisoglu z Turcji. I asystent jury dr Ewgenia Granczarowa, Bułgaria. Witajcie. I zaś to najważniej zapracowano pani sekretarz, która spisuje wszystko jakby sektory z jurorów, co zabocył, pani magister Joanna Staszak, naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego Polska. Pani Joasiu, proszę się pokazać. Teraz widzę. Moi pokochani, ostatni dzisiaj zespół, który będzie występował w konkursie, będzie to zespół Privi Partizan ze Serbii. Serbia, kochani, i... Tak jest, trzeba przyklasnąć. Zespół już istnieje od ponad 50 roków. Zespół został założony jako zespół zakładowy we fabryce amunicji w serbskim mieście Uzice. Tak, wybuchowy zespół. No, dokładnie, będzie wybuchowy program. Jak we wszystkich krajach bałkańskich, tak jest w Serbii, głównym tońcem jest tak zwane kolo. Tońcone jest ono w różnych odmianach, przy różnych woznych świętach, ale to jest i przy wszelkich zabawach. Przy takich właśnie zabawach młodzi ludzie się spotykają, młodzi chłopcy z kudziewką się ryktują.
Nieraz to jest jedyna okazja, żeby się spotkać właśnie bez ingerencji swych ojców. Dzisiaj pokażę choreografię związaną ze świętem Durdewdan. To jest dzień świętego Jerzego. Kochani, oni prawosławnie obchodzą go 23 kwietnia. U nas to jest 6 maja i nam się kojarzy z juchasami, z bacami, co idą z łowcami w chole. Tam jest to bardzo takie zielone, wiosenne święto, zresztą bardzo ważne dla całych Bałkanów. Święty Jerzy kojarzy tam się po pierwsze z walką ze smokiem, który powoduje suszę, ale też z władzą nad gromem i burzą. Także ten święty ma według ich wierzeń wielką moc. Wigilia tego święta to czas, kiedy plecie się wionki, zbiera kwiatki, dumy, chałupy moi się zielonymi gałęziami. Często takie świętowanie trwa bez całą noc, aż do samego świtu. Z rana zaś syćka domownicy polewają się wodą, tak dla zdrowia, co by bez cały rok byli zdrowi i też, co by im się darzyło, zycą se dobrobytu. Z tym świętem, żeby pokazać to święto, przyrektowali fragmenty układów choreograficznych, a nazywają się łuny. Pszewka, Swirliś, Wasilinka, Silwowski, Ciaciak. Związane są głównie z centralną Serbią i regionem Kosowa. A za to idą do tych właśnie układów z trzech różnych nut. Pierwsza nuta to będzie bojarka, Kra Jevo Kolo. Jest to staro, była z 300 roków letnio nuta, którą grało się właśnie na dworach królów Serbii. Grana jest ona na skrzypcach, akordeonie i na furle. Druga nuta to będzie kolo kolubarski wez. Nuta jest właśnie z okolic Kolubarii w zachodniej Serbii i jest właśnie grano głównie na frule. I trzecią nutą będzie cujrikarskie kolo. Jest to nuta z Belgradu, a dokładnie z dzielnicy Cukaricy. I przy tej nucie prym wiedzie akordeon. Kierownikiem zespołu jest Rzejko Jovanowicz, a zespół wystąpi w maści trzeciej stylizowanej. Pytamy pięknie Serbów! The group Pre-Partisan from Serbia was established in 1948. The inspiration for the program and traditions and cultural landscape of Užice. Tonight's performance is inspired by Durdevan, that is St. George's Day, which is of great significance for Balkan countries. The group will present dances from the central part of Serbia. These are Gnjilanka, Svrljig, Vlasinka, Presevka and Silovski Čačak, which are accompanied by the melodies from different parts of Serbia. Pre-Partisan would like to acquaint the audience with the customs of St. George's Day. Ma,
Co tu dużo gadać? Serbia. Bałkany. No my to radzi widzimy właśnie te Bałkany tak pod nogę i do ucha, pod każdym względem. Wspaniale. Kochani, teraz jest moja gorąco prośba do was, bo jury tak, wysoki sąd poprawdzie skończył robotę, wy zacynocie, bo teraz wy będziecie rządzić, ale jest roz. Bóg piękny, zapłoć nasym jurorom. Bez trzy dni tu ciężko pracowali. I nie zazdroszczę, bo teraz czeka ich długo noc. Bardzo długo i niełatwo noc. Bóg zapłoć. Tak jak zagadała teraz, kochano publiczności, rządzicie wy. Mamy występy towarzyszące, występy syćkie na bis. Zależy to od was. Jak będziecie robić, jak się wam nie będzie podobał zespół? Takiej możliwości nie ma od razu godą. To i na rozbisu. Nic nie robicie, tak? A jak się wam będzie strasznie widział? Co robicie? I wtedy myślę, że jeszcze bardziej tak jak pani w pierwszym rzędzie, bierzecie przykład w tych ostatnich rzędach, właśnie teraz tak rządzicie wy. Jak się zespół będzie widział, klasecie, jak się będzie bardzo widział, wtedy w każdy możliwy sposób okazujecie tam radość. Przypacuję. Jest konkurs na najlepszy zespół. Nagroda publiczności będzie wręczona w piątek. Możecie głosować. Jest też konkurs na najpiękniejszą góroleckę tegorocznego festiwalu. I kochani, zaś to wy macie możliwość ją wybrać. Kto nie wie, o co chodzi, kupuje Gazetę Krakowską. Kto dalej nie wie, o co chodzi, idzie do recepcji albo do Urzędu Miasta, do biura prasowego. A teraz zaczynamy tą waszą część. Kochani, skąd z Nojdalsa przyjechał do nas zespół? Dokładnie, z Peru, tak. Będziemy teraz mieć zespół z Peru. Jak myślicie, jak wysoko oni hań siedzą? Ktoś się gadał, tysiąc to ząb, kochani. Dwa tysiące to to niziny dla nich. Około 4000 metrów nad poziomem morza. Tak, że nie mamy co z nimi ani chrubu próbować się przegadować. Środkowe Andy. Zespół Danza de Tijeras. Kochani z rejonu Ayacucho zaprezentują nam taniec karnawałek. To typowy, nie wiem, tak śmiesznie się złożyło, bo karnawałek od razu z czym wam się kojarzy? Z karnawałem. I właśnie to jest taniec tańczony w tym okresie, w okresie karnawału. Potem uwidzicie taniec łajnu. Z czym wam się to kojarzy? Może nie pytaj, Masiu, ty. To was zaskoczę, bo to jest miłosna piosenka. Widzicie, mają różną mowę. A w ostatnim zaś tańcu będzie taniec z nożycami. Jest on wykonywany właśnie podczas święta deszczu. I zacznął się 24 sierpnia i może trwać 5 dni. W tym zatestońcu jest pojedynek między dwoma tancerzami. I sprawdzają się, prógują się, w której jest bardziej wytrzymalcy, który bardziej odważniejszy, silniejszy. Słuchajcie, z tego co wiem, to Peruwiańczycy co nam przywieźli? Test! Macie ich tak długo trzymać na scenie, a z Napolu nie będzie ani jednej chmury. Obiecujecie? Peru, pytamy! The group Chimango from Peru will present their unique folklore for the second time in Zakopane. They will present their interpretation skills in the rhythm of Peruvian music. Thank you.
Naši goście z Peru. Powiem ci, Basiu, że chłopy małe, ale parę i drek mają. Jo, ciekawo, co narobili, co będzie na polu. Nie wiem, jak będziecie mieli informacje, czy leje, czy nie leje, czy są te chmury, czy nie, to dajcie znać. Jeszcze mi jedno do głowy przyszło, jak oni tak występowali. Godo taki chłop do baby w tym Peru, że kochanie, idę do kolegi, 2000 metrów niżej. No i baba się spyta, a kiedy się wrócisz? No i co on odpowie, no? Było 3 dni. 2000 metrów w dół to pół biedy, ale w górę? Oj, kochani, słuchajcie, dużo mamy konkursów przy okazji tego festiwalu, bo festiwal to tak naprawdę
całe życie, całe miasto, tym jednak teraz żyje uczestnicy. I też mamy konkurs, następny konkurs, konkurs fotograficzny, żywioł folkloru. Zachęcamy do niego dziennikarzy, fotoreporterów. Oni mają taką myśl przewodnią, bogactwo stroju, siła tradycji. Zaś dla publiczności, dla wzroku z tego jednego, kochani, myśl przewodnio, festiwalowa wioska tętniąca życiem. Kochani, wystarczy, że zrobicie jakieś ciekawe zdjęcie. Będziecie świadkiem jakiejś fajnej okazji, nie wiem, fajnego zdarzenia. Zróbcie zdjęcie. Od 31 sierpnia do połowy września można nadsyłać te zdjęcia do Biura Promocji na adres Biura Promocji Miasta Zakopane. Sprawdźcie se wszystko w internecie. Kto jest se ciekaw, to w recepcji albo też w biurze prasowym Urzędu Miasta można sprawdzić i zachęcam, bierzcie udział w tym konkursie. Moi łostomi i kolejny zespół, tutaj zaraz wystąpi przed wami na tej płaśni, a będzie to zespół regionalny pieśni i tańca Lachy z Nowego Sądza. Zespół istnieje już od 1956 roku. Panią prezes jest pani Zuzanna Poręba, choreografem pani Monika Bulińska, kierownikiem muzycznym jest Mateusz Gadzina. Co nam dzisiaj pokazą? Pokazą nam dzisiaj żywiołowe tońce właśnie Lachów Sądeckich, które są właśnie tońcone przez młodych ludzi. Będą tońcić polkę z nogi, ciętą, polkę Podmajer, gwoździa, wściekłą polkę i toniec somyk chłopcysk, a będą to krakowiacki sądeckie. Bisować dla was tyz będą, jak ino będziecie co robić? Pytamy Lachów! The Polish group Lachy from Nowy Sącz will present the folklore of the ethnographic group which constitutes a transition between the highland and lowland population. Śpiewa
Thank you.
Zapoď veľký lahom. Jest teraz. A my teraz pomieniamy. Jedziemy do Bułgarii. Zespół ludowy Bystrica. Tak, kochani, tak wypodo, tak. Przyjechali do nas ze wsi o takiej samej nazwie położonej niedaleko stolicy Bułgarii, miasta Sofii. A co nam dzisiaj pokazą? Pokazą nam tońce i obycaje związane z dniem świętego Teodora, tak zwany Todrow Den. Tego z tysto dnia teściowie prowadzą swoje synowe, którego łańskiego roku się powydawały za ich synów, a prowadzą je przed kościół. Tam przekazują chleb. A ten chleb symbolizuje władzę. Te teściowe przekazują swoim synowom władzę nad swoimi synami. Jest tam taki ciekawy moment, kiedy baby kopią i rzą jak kobyły. A ma to wszystko symbolizować i wyruzyć zdrowie i płodność. Jak uwidzicie, to będziecie wiedzieć, że naprawdę nie cygani tak jest. I obaże i ciekawe o te teściowe, czy to rzeczywiście z tym chlebem się wszystko wiąże i to nie ma problemu potem. Uwidzimy jako drugi, uwidzimy obrzęd łazurowany. Jest to taki obrzęd, w którym młode dziewczynki stają się dziewczętami na wydanie. Po raz pierwszy ubierą łodzienie właśnie takiej już kobiety, bo w Bułgarii to tak troszeczkę już widać, jak uwidzi z babę i jej łodzienie, to już wiesz, kiele casy ci jest wydano, kiele casy jest wydano. Także można ocenić spokojnie staż małżeński. To łazurowanie ma związek, a raczej ma miejsce w dzień świętego Łazarza, na tydzień przed Wielką Nocą. Wtedy to dziewczęta grupami chodzą po chałupach, śpiewają, tońcą, a przez to życzą domownikom i zwierzętom zdrowia i pomyślności. Przepowiem jest, że najmłodszym członkiem zespołu jest dziewczyna 16 roków, a najstarszą dziewczyna 82 roki.
i będzie tu tańczyć. Miłego oglądania zespół z Bułgarii. The group Bystrica from Bulgaria was established in 1949 and took its name from the village where the members live. Bystrica will present their folklore with particular attention to Bulgarian wide voice technique. Thank you.
Ciekawe, czy wy byście bisowali, jakbyście mieli 82 roki. Wtedy nawet za takie brawa, kochani, musimy zrozumieć, że już jednak się zmęczyli. Zespół Bystrica Bułgaria jest roz. Brawa dla nich. No i dziś już skończymy. Strasznie nam przykro, ale dziś już skończymy. Jutro od rana pytamy was zaś do wioski festiwalowej. Tam jak będziecie chcieli czymś fajnym zająć dzieci, pytamy na godzinę 11. Będą się uczyć robić biżuterię. No a myślę, że pogoda dopisze, bo przecie i wyście się dziś sprawili i Peruwiańczycy tys na pewno. Dokładnie. Pogoda na 100% będzie. O 12 tys. Będzie ogłoszenie wyników i będzie koncert laureatów konkursu kapel, instrumentalistów i śpiewaków ludowych, a to wszystko będzie na scenie plenerowej we wiosce festiwalowej. No i zaś od drugiej po południu, jutro Dzień Goroli Polskich. Będziecie mieli okazję spotkać się z zespołami, które w tym roku tutaj uczestniczą w tym festiwalu, będą uczyć śpiewać, tańczyć, tak jak to się dzieje w ich regionach. Spróbujecie też, co wam kanawarzą, bo coś ciekawego na jutro już rektują. W tym samym czasie, bo od 3 do 4, będzie projekcja filmu Śpiew Góroli Podhalańskich,
ale to będzie w namiocie. Tutaj w namiocie będzie ten film pokazywany. I o 5 po południu zaś występy tu na scenie. Będą tu koncerty towarzyszące, to takie jak teraz właśnie, takie na biska wyrządzicie. Wystąpią dla was Włochy, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, to znaczy ci Madziary, co w Rumunii zostali wcieleni, i Turcja. Zaś o godzinie 19 będzie ten koncert Muzyka Łuku Karpat i będzie to w Kinie Sokół na ulicy Workana 2. Nie zabodźcie, pytamy pięknie, co by was nie zabrakło. I jak kto nie zdąży na film wcześniej, na godzinę trzecią, to będzie też projekcja filmu Śpiew Góroli Podhalańskich o godzinie 8 we wiosce festiwalowej. Pięknie was pytamy. A dziś Bóg zapłoć. Dobrej nocy. Dobrej idźcie nocy. Grzecznie fałpę.